Siemanko czołgiści i czołgistki, ja jestem Multi i dziś mam dla was bitwę jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego, polskiego gracza, czyli Kecaja, który rozegrał ostatnio imponującą bitwę Esto na Piecharków. Na wstępie, moi drodzy, chcę powiedzieć, że bitewka ta będzie omówiona pod kątem technicznym, co tutaj zostało zrobione dobrze, co mogło być ewentualnie zrobione lepiej i na co szczególnie warto zwrócić uwagę. No i jeszcze zanim przejdziemy do bitewki, mam dla was wygranego ostatniego giveawaya na zestaw rozróżników inżyniera. Serdeczne gratulacje dla wygranego i proszę o odebranie tego zestawu w sklepie z podarunkami. No i teraz, moi drodzy, sama bitewka. Jest tutaj oczywiście eseta, która jest jeszcze, zobaczcie, niewymaksowana pod kątem ulepszeń polowych. Mamy 3060 życia, a Esto może mieć maksymalnie w tym momencie 3120, więc to jest taka ciekawostka. No i tutaj Kecaj używa zestawu dosyłacz fioletowy, staba fioletowa i wzmocnienie w pierwszym slocie. Jeżeli Esto będzie miało fioletowe wzmocnienie, a to się wydarzy już niedługo, będzie mieli prawie 3200 HP, więc naprawdę eseta będzie tutaj bardzo, bardzo wytrzymała, a i tak już jest niezwykle trudna do zniszczenia. Jeżeli chodzi o początek bitewki, widzimy tutaj wymianę w takim standardowym miejscu dla heavików, ale zobaczcie, że Kecaj, nawet celując teraz, próbuje zmieścić pociski bardziej wyżej Esto na wieży niż niżej, ponieważ celujemy w taką beleczkę, która ma 200 mm i tam spokojnie idzie się przebić. To jest to prawda mały punkt, ale o ile RNG pozwoli, oczywiście jest to możliwe, aby tam się wbić. Jeżeli celujecie w Esto, pamiętajcie, w wieżyczkę oczywiście, to pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie celować niżej z bliska, to oczywiście szansa na przebicie jest większa niż w górną część wieży. Z tym, że no, jeżeli macie podgląd na belkę, to belka jest najcieńszym punktem, tylko jest bardzo, bardzo mała, więc celowanie tam z daleka jest trudne. No i też Esto, pamiętajcie, penetracji aż tak dużo nie ma, szczególnie na dziale, które używane jest tutaj przez bohatera, jest to 128. Pamiętajcie o tym, że to działo teoretycznie jest lepsze, ponieważ ma większe uszkodzenie na minutę, no ale kosztem penetracji. 150 penetracji ma więcej, tutaj mamy 100, moi drodzy, penetracji 311 na dziale 150 mm, jest to prawie 340. No i teraz pojedynek z Esto, można powiedzieć takie 1 na 1. Co tutaj jest bardzo ważnego? Po pierwsze, kontujemy wieżyczkę. Zawsze po to, aby oczywiście rywal miał bardzo trudno się przebić. No i teraz zobaczcie celowanie. Szukamy tej belki i tam przebijamy się bez problemu za 491. Bardzo ważne jest to, że tak naprawdę to kontowanie wieżyczki i kadłuba następuje zawsze po oddaniu strzału, tak aby rywal oczywiście miał tutaj zawsze ogromne problemy z przebiciem, no ale mimo tego, że się skontowaliśmy, i tak doszło do penetracji, eseta nas przebiła za 485. Teraz widzimy Emila 2, który dostaje po kadłubie. Emila nigdy nie karamy po wieży, no chyba że pokazuje bok wieży, wtedy można, ale we front wieży lepiej nie strzelać, bo choć można kojarzyć Emila 1 z miękkiej wieży, to Emil 2 już naprawdę jest bardzo wytrzymały, a już tym bardziej kranwagn. Ciśniemy dalej, teraz pojawia się na naszym ekranie 257, zobaczcie, znowu po strzale od razu kontowanie kadłuba i wieży, no i rywal od razu tak naprawdę traci chęć strzelania w nas, oddaje strzał w kogoś innego. Nie dziwię mu się, skontowana eseta naprawdę odbija bardzo, bardzo dużo. I7 podjeżdża coraz mocniej, widać, że bitewka wygląda na taką, no raczej wygraną, choć przewaga nie jest jeszcze bardzo duża. I to, co jest ważne, to ciśniemy cały czas do przodu. Dlaczego? Dlatego, że damage ucieka. Jeżeli widzicie taką sytuację, że bitewka układa się dobrze, twoja drużyna robi robotę, a rywale widać, że nie ogarniają, to trzeba jechać, ponieważ no, stojąc, damage nie wpadnie. I to jest bardzo ważne w tej bitwie. Tak naprawdę cały czas, w miarę możliwości, podjeżdżamy coraz bliżej do wroga i szukamy kolejnych celów. Wydaje mi się, że Kecaj tak naprawdę mógłby już teraz jechać dalej przed siebie, ponieważ widzimy, że rywale są już w większości wykryci. Wydaje mi się, że Kecaj teraz chyba tylko boi się, moi drodzy, grille 15, które nie było jeszcze wykryte, bo te 9.5 już jest wykryte w sektorze B0. I tego grilla oczywiście można byłoby się spodziewać w takim standardowym miejscu, tutaj, moi drodzy, przy tym budynku, w tym krzaczku. To jest typowe miejsce dla jakiegoś TDK-a albo takiego meda typu Sharfutur, który też nie był wykryty. No i Kecaj oczywiście mógłby pojechać od prawej strony, prawda? Wtedy na pewno mu się nic nie stanie i będziemy podjeżdżać w stronę Mausa i T95, ale wybiera bardziej ryzykowny przejazd, tutaj od lewej strony, będąc odsłoniętym. No i ktoś powie, no błąd, bo kurde, mógł go trafić TDK, ale z drugiej strony
kto miał go wygryć, przecież ten grill nie zobaczy esety z tylu metrów, więc z drugiej strony, pod warunkiem, że nie będziemy wykryci, jest to wciąż bezpieczne. Cały czas podjeżdżamy do przodu i tutaj kluczowe jest, aby zrozumieć, co chcemy osiągnąć. Chcemy, moi drodzy, wyjechać na S100, ale jednocześnie nie być ostrzeliwanym przez T95 i Kunze-Panzera, ponieważ no to byłoby troszeczkę za dużo. Trzy czołgi strzelające w nas naraz, więc wyjeżdżamy na Maus, ale nie tak całkowicie, tylko tak, aby go przebijać. Niestety Maus mądry skontował wieżyczkę i strzeliliśmy pod dużym kątem, a penetracji troszeczkę zabrakło. Jeżeli celujecie w Mausa, pamiętajcie, wybieracie zawsze lewy policzek albo prawy policzek, nie celujemy w jarzmo. No i tutaj oczywiście jeszcze jest czułym punktem ta dolna płyta, z tym, że na nią oczywiście nie mamy podglądu pod tym kątem. Podkreślam, bohater nie wyjeżdża na Mausa, bo nie chce dostać od Kunze-Panzera i T95. Bo ktoś by wyjechał i powiedział, dobra, ma dużo życia, niech wyjedzie. No na pewno wtedy by zginął. Wymieniamy się z Mausem, oczywiście cały czas kątowana jest wieżyczka, tak aby ten Maus miał trudności. Zobaczcie, trafia nas po gęsi, na szczęście bez damage'a, my go przebijamy. No i wydaje mi się, że w tym tempie powinniśmy wygrać, choć zaczynaliśmy troszeczkę tutaj z mniejszym pakietem startowym HP-ków. Teraz rykoszet i ten Maus pomyślał, prawda? Widzimy, że pomyślał, bo cofa się pod sojuszników, ale z drugiej strony nasi sojusznicy też zaczynają działać i T95 no nie celuje w nas. O, teraz dopiero się obraca. Wcześniej celował w IS-7, ponieważ nasz I-7 tam się fajnie uaktywnił. Dostajemy w tył od artylerii, ale zobaczcie, fajnie leci wygarnek tego T95. To był dość szczęśliwy strzał. No i teraz, aby już nie przyjąć kolejnego pocisku od arty, jedziemy tak, aby się przed nią schować za budynek i będziemy chyba wyjeżdżać na Mausa dość pewnie już. Zobaczcie, że bohater nawet ustawił się bokiem, ponieważ uznał, że no dobra, mam tyle życia, to mogę sobie troszeczkę tutaj pozwolić na przyjmowanie. I też powiem wam wprost, to jest teraz i tak najmniej istotne. Ważne jest, aby teraz robić pewne strzały. I polosowało w Mausa za 569. Bardzo fartowny strzał, bo średnio jest 530, więc tutaj naprawdę polosowało ładnie damage. Ciśnimy cały czas do przodu. Ktoś powie, ale chwilę, momencik. Jesteśmy na hita dla Grilly 15. Co tak pędzi tym S100? Oczywiście prawda, ale Grilly jeszcze przestrzału mieć nie będzie. Dopiero przestrzał grilla pojawi się, kiedy wyjedziemy za tego budynku. Póki co, jedyne czołgi, które mogą nas ostrzelać, to Arta i te dwa medy, czyli Scharfutur i Standard B. Teraz dzieje się moment kluczowy, ponieważ pod tym drugim strzale od Arty, która ewidentnie nas nie lubi, jesteśmy na hita dla każdego meda w tej bitwie, no i też grilla i Arty. Dla Grilla byliśmy już wcześniej. Grill, przypominam, wali po 750. Scharfutur okazuje się, że jest takim graczem no średnio rozsądnym, ponieważ tłucze w nas z HE-ków. Nie mam pojęcia, kto używa HE-ków na Scharfutur, ale jak widać, niektórzy używają. S100 nasze jest cały czas bombardowane przez tą Artę. Arta teraz skończyła Emila, chciała jeszcze nas dopaść, ale jej się nie udało. No i widzimy CS-a, widzimy także Grilla. Oba te pojazdy, no niestety, uciekają nam z celownika. Teraz jest bicie na Grilla. Mamy HE-czkę, zobaczcie, HE-czek trafia za 645, bardzo potężny. Widzimy, że Kecej próbuje tutaj troszeczkę tak jakby odbić do prawej strony, aby znaleźć bicie na CS-a. No bo zobaczcie, gdyby jechał cały czas przed siebie, to CS będzie jaki? No, zasłonięty. Ten CS będzie zjeżdżał pewnie coraz niżej i coraz niżej. To jest jego pewnie plan. Coraz tutaj, wiecie, niżej w to zagłębienie, aby schować się przed Centurionami i tak dalej. Więc Kecej chce to uprzedzić, chce przewidzieć jego ruch, no i oczywiście odbija coraz mocniej do prawej, coraz mocniej, ale artyleria po raz trzeci trafia nas w tej bitwie i tym samym uniemożliwia wbicie 6 zniszczenia i przekroczenia wyniku 10 tysięcy uszkodzeń. No niestety. No dobrze, czas na podsumowanie bitewki i ulubiony przez was moment, czyli hejt uwagi do naszego bohatera. Wiadomo, mądry zawsze po fakcie. Tak naprawdę możemy powiedzieć o 4 rzeczach, z czego 4 są bardzo na siłę, czyli tak naprawdę czasami po prostu były jakieś takie dingi, rykoszety. No można było ewentualnie jeden strzał więcej, nie wiem, czy tam dwa zrobić, ale wiadomo, że S100 też nie ma aż tak dużo penetracji, więc dingi się zawsze zdarzają. Tam w tego Mausa mieliśmy delikatne problemy. I jeżeli chodzi o inne elementy, no to czasami tam można było parę sekund szybciej ruszyć, był ten jeden ryzykowny przejazd, ale na szczęście nikt z tutaj półki na C13 nie ukarał, bo spota nie dostaliśmy na przejeździe.
no a grill ewentualnie mógł tam na nas czekać. No i czwarta rzecz, to już tak wiecie, bardzo na siłę, ale można też powiedzieć, że gdybyśmy mieli 8 poziom ulepszeń polowych, to może na koniec Arta by nam nie zabrała tych 60 HP więcej i byśmy przetrwali, ale wiadomo, to już jest takie bardzo, bardzo na siłę. Tak naprawdę, no nie było tutaj żadnych błędów, ale musiałem coś powiedzieć, żeby wiecie, zawsze było, że o kurde, tutaj ma zawsze jakieś pretensje, wiecie. No ale tak naprawdę bardzo dobra bitwa Esetą i super wynik. Szkoda, że nie wpadło 6 fragów, ale masz przynajmniej, kecaj, medal multiego za 5 fragów. Także no taka bitewka, mam nadzieję, że wam się spodobała. No i oczywiście ja z tej strony życzę wam miłego dnia, do usłyszenia, piąteczka, pa pa.